Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture i Comic Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj Wam chcę powiedzieć nowinki kolejne ze świata, czyli coś, co powinno nas z jednej strony cieszyć, z drugiej strony zasmucać, ponieważ wtedy widzimy, że przyjście naszego Pana jest bliskie, a raczej nie przyjście, tylko że my pójdziemy do Niego w chmurki. Tak, w chmurki, tak jak mówi o tym Słowo Boże. I teraz słuchajcie, to co się dzieje teraz, to jest po prostu masakra jakaś. Ostatnio na pewnej konferencji, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale była to konferencja, gdzie były głowy jakieś z państwa i znane osoby. Była tak zwana czarownica, centralnie czarownica, która po prostu rzucała swoje czary na wszystkich pozostałych członków tej całej jakby takiej ale komisji, tego takiego zebrania. Więc to się wylewa, widać ewidentnie wszędzie wokół w różnych rzeczach, w muzyce, i w ogóle w innych miejscach, wszędzie po prostu czary. Wszędzie czary, 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 czary. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale pierwsza rzecz. Eurowizja wczoraj. Finlandia i coś też chyba na F było. Dwa kraje. Jeden kraj po prostu. Co to jest, co tam się dzieje? Jakaś po prostu makabra. Koleś tańczy po prostu sobie w takich stringach, że to oczywiście odebrane było jakby w telewizji, jakby w ogóle gaci nie miał. Ale tam widziałam, że jakieś tam stringi miał, bo się przyjrzałam, bo ktoś napisał, że jednak takie stringi miał i później, że... No, czyli po prostu no bez gaci, w sensie bez spodenek, bez spodni w ogóle chodził. No to totalna katastrofa. Ale to jeszcze nic, to już jest jakiś tam powiedzmy pikuś. Ta nagość to już w większości w filmach wszędzie już jest. Ale to co się działo... która w takim innym występie jakiejś wokalistki, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale taka wielka wokalistka, to jest po prostu koszmar. I ta kobieta, po prostu centralnie pentagram w środku, wokół w kółko były świeczki. Zobaczcie sobie występ, ja dam wam do tego linka, ale nie wiem jak to znaleźć tutaj ogólnie, jeżeli chodzi po prostu, albo udostępnię na mojej grupie, na grupie na Facebooku, gdzie właśnie tam dodaję, teraz mniej ogólnie, bo wiadomo, tu się bardziej skupiam na kanale, dodaję tam właśnie różnego rodzaju filmiki, właśnie te, które do Was nagrywam, byście zawsze mieli informację, że coś nowego zostało nagrane, byście czegoś nie pominęli. I tam z pewnością Wam dodam ten filmik, jak oni tam sobie tańczą i w ogóle i śpiewają i ta babka się tylko drze, cała ubrana na czarno, drugi chłopak, jakieś normalnie zęby, czarne oczy, wszystko po prostu... Totalna katastrofa, ewidentnie wywoływanie duchów normalnie na scenie i w ogóle zło się w ogóle, ktoś tu mówi, wiele osób mówi, że zło się już w ogóle nie przyjmuje, już ujawnia się tak mocno, że się w ogóle tego nie wstydzi. Czyli jest to pokazane, że diabeł wie, diabeł już wie, że przyjście Jezusa, że no pochwycenie po prostu jest i te całe w ogóle potem dalej zajście jest tak bardzo blisko po prostu, że on robi co może, by tylko zwieść wszystkich. Ale oczywiście niektórzy będą mówili, no przecież nic się nie stało, no przecież to tylko były artystyczne coś tam, coś tam. I wczoraj kolejna wystawa. Wystawa stoi goły facet, z przodu stoi gołe dziecko. Tutaj normalnie na linie miał, normalnie słuchajcie, zawiązane tam przez jego cały ten pas i tutaj dziecku normalnie zawiązane, normalnie pas na szyi. Drugie zdjęcie to jak kobieta siedzi po prostu złączona z facetem, jak to w stosunku damsko-męskim po prostu siedzą i normalnie to jest na przystanku autobusowym, słuchajcie, gdzie tam są dzieci, gdzie tam wszyscy chodzą, po prostu... Sorry. Katastrofa. Aż telefon się też przeraził, że akurat takie rzeczy się dzieją. Także powiem Wam, że to jest po prostu koszmar totalny na maksa. Ale to jeszcze nic, bo nie wiem czy wiecie, znacie taką piosenkarkę u nas, czekajcie jak ona się nazywa, zapomniałam jak się nazywa, cały czas pamiętam. Nazywa się, że Wam powiem, nazywa się Justyna Steczkowska. Justyna Steczkowska, która wydała piosenkę, słuchajcie, Witch, Witcher, czyli czarownica, wiedźmin, czyli po prostu taki czarnoksiężnik, jak można powiedzieć, tak? Więc słuchajcie, jest to po prostu koszmar. W tej piosence, powiem Wam, co tam oznaczają te słowa. Powtarza pewne słowa, gdzie nie wiem, czy słyszeliście z pewnością tą muzykę. I było tam napisane tak. Jarga, drago, vese, trado, istraj, vejar, valve, ladodeja, i taro choro. Czyli jargo oczyszcza z negatywnych energii, pomaga zachować zdrowie i obdarza majątkiem. Jakieś słowo, słuchajcie. Drago pomaga pozbyć się długów i zarobić pieniądze. Pomaga też w relacjach miłosnych. Vese pomaga w zrobieniu kariery i osiągnięciu rozpoznawalności.
No ewidentnie będzie pani Steczkowska, którą bardzo szanowałam i bardzo lubię mimo wszystko, będzie bardzo przez to na pewno mega znana. Trado, pomaga czynić dobro, ale tylko ludziom o czystych sercach, a gdzie w takim razie jest pomoc biblijna, że mamy pomagać też swoim nieprzyjaciołom, mamy się o nich modlić. Istra, pozwala przejąć kontrolę nad cierpieniem i niepowodzeniami. Nowa Jar pomaga w introspekcji, poznaniu prawdy o samym sobie. Walwę pomaga w podejmowaniu nowych wyzwań. Latodeja dobra energia, która pomaga pokonać niskie instynkty, to inaczej zazdrość, pokusy, zawiść. I Tarochoro niesie ze sobą energię miłości. Ja się pytam, czy to ma być fajna piosenka, gdzie osoba, którą widziałam jeden razy, mówi o Panu Bogu i tak samo jest, mówi, że jest wierząca. Pani Justyno, ja bardzo Panią szanuję. Jeżeli Pani to kiedykolwiek by usłyszała, błagam, proszę pokutować ze swoich grzechów, tak jak każdy z nas. Pan Bóg kocha Panią mimo wszystko i nie chce, by Pani tego robiła. By zwróciła się Pani do Niego, a nie do jakiejś energii i pokazywała jakby takie rzeczy, bo to wszystko, tym bardziej, że nawet teledysk, który widziałam, też ma być, po prostu będzie, nawet tam tak samo będą dzieci, które tak samo są w to mieszane. Gdzież znowu oczywiście ubiór czarny, wszystko czarne, więc to ewidentnie demoniczne sprawy. Nie chcę, by cokolwiek po prostu nas wciągało w tą stronę, więc bardzo Panią proszę, aby Pani po prostu mogła zobaczyć naprawdę, co Pani robi. To jest bardzo, bardzo złe. Zachęcam do czytania Biblii, zachęcam do modlitwy, pokutowania i przyjścia, oddaniu swojego serca Panu Jezusowi, bo to jest jedyne tylko wyjście. Do Was pozostałych, moi drodzy, ja nie będę słuchała tej muzyki, ona jest po prostu okropna. Szanując głos Pani Justyny, po prostu ma piękny i w ogóle bardzo pięknie śpiewa, wiele razy zawsze tam się śpiewało. Ale od początku, teraz patrząc na to, jak Pani Justyna nagrywała piosenki, to było dziewczyna szamana, czyli już od początku było te takie różnego rodzaju szaman i te czary i te wszystkie rzeczy, one nie są dobre, to jest bardzo złe rzeczy, to nie są żarty. Więc jak Wy zauważyliście, i nawet w Polsce o tym się mówi, a może nawet właśnie nie mówi, nikt o tym w ogóle nie mówi, a ta piosenka jest po prostu koszmarna. Więc nie pozwólmy na to, by nasze dzieci takie rzeczy słuchały. Patrzmy, co nasze dzieci słuchają, czy to Billie Eilish, tak samo, która też tam niestety, no bardzo fajny ma głos, ale niestety no, idzie w tym kierunku bardzo złym i pozostałe i tak samo inne osoby. Więc widzicie, ten rynek muzyczny bardzo mocno, głęboko wchodzi w nasze dusze, ponieważ my to śpiewamy, a słowa, które wymawiamy, powodują, że niestety to, co mówimy, tak potem żyjemy i tak potem w nas jest. Czyli jeżeli śpiewamy, muzykę słuchamy, która jest taka i taka i owaka i przyjdź, o, na przykład Justin Timberlake śpiewa sobie Selfish. I am selfish, selfish, a co to znaczy selfish? Czekajcie, teraz zapomniałam, to znaczy selfish. Selfish oznacza samolubny, tak? Samolubny. Jestem samolubny. Coś tam. Po prostu totalna katastrofa. A dzieci to, słuchajcie, słuchają. I chcą to słuchać. No pierwszy raz, jak ktoś nie wie, to oczywiście, bo ktoś nie zna słówek, ale potem dziwić się, że później się ktoś źle czuje i na zdrowiu, i w głowie, i psychice, to wszystko ma na to wpływ, słuchajcie. Dlatego bardzo Was zachęcam, byście patrzeli, oglądali, ale z przymrużeniem oka to, co akurat jest, nawet żeby nad tym nie fascynować, tylko zastanowili się naprawdę nad tym, co pozwalacie dzieciom oglądać, jakie filmy, jaką muzykę, bo to ma bardzo duży wpływ. Ja za każdym razem, jak coś tam córka moja, powiedzmy sobie, obejrzy, mówię, co ty oglądasz? I patrzę, okej, to jest dobra, powiedzmy, może to być, tak? Bo wiadomo, no nie wszystko się da, wiadomo, usunąć. Nie da się usunąć. Tam typu, jak sobie oglądamy na przykład bajkę, taką bajkę, takie pieski są blue, wiecie tam może o co chodzi, taki piesek po prostu jest blue, nie? No i wiem po prostu, że to dzieciom się naszym może nie podobać, ale mnie to w ogóle nie interesuje, bo to nie jest zabawa, słuchajcie, w czary, w demony i w te różne rytuały, pentagram, świeczki i te inne sprawy, ukłanianie się, wypędzanie, rzucanie klątw, to są, słuchajcie, rzucanie klątw. Bóg tego nienawidzi, więc zachęcam, bardzo zachęcam, abyśmy obudzili się w tym miejscu, w którym jesteśmy i żebyśmy naprawdę mogli zobaczyć, co się tu w ogóle dzieje. Więc powiem Wam tak,
Musiałam to nagrać, bo ja chcę to Was informować o tym, co się dzieje, bo niektórzy jakby tego może nie widzą, ale bo też są może ślepi, albo w ogóle nie chcą tego widzieć, ale przez to stracą jakby z jednej strony to, że nie wiem, ja się z tego z jednej strony cieszę. Cieszę się po prostu, bo przyjście Boga i po prostu to wszystko jest tak blisko, że ja się tego nie mogę słuchać i doczekać. Ale płaczę, wiele razy tu miałam taki po prostu taki nie stan, bo ja bym się chciał płakać, tylko odczułam Boże serce, że po prostu Bogu jest tak przykro i smutno, że ludzie w grzechu dalej żyją i idą i nie słuchają w ogóle go, co on do nich w ogóle ma i nie czytają Słowa Bożego, bo im się nie chce, bo to jest lenistwo, a lenistwo to słuchajcie, tak samo grzech jak i obżarstwo. To po prostu totalna katastrofa. Sami na własne życzenie powodujemy, że mamy stany depresji i różnego rodzaju rzeczy, tylko dlatego, ponieważ nie wiemy, jaka jest wola Boża dla nas. A Bożą wolą, już mówiłam to w innym filmiku, jest dziękować Bogu, więc dziękuj, czy masz dobre, czy nie. Dzisiaj miałam tutaj, słuchajcie, problemy z autem, nie odpalał. A ja jadę na szkolenie i coś muszę zrobić, więc jak mam teraz, co mam teraz zrobić? No, zadzwoniłam tam, zamieniliśmy akumulator, no i udało się i teraz mogę jechać. Także, ale mimo wszystko wstecz ich zawsze jakiś przychodzi, bo diabeł nie chce, byś ty jechał w jakieś miejsce wiele razy, bo Bóg też wie, że ja jak jadę w jakieś miejsce, zawsze modlę się o to miejsce, zawsze głoszę tam Ewangelię na tyle, ile mam możliwości, nie na siłę nic nie mówię, ale po prostu diabeł też wie, że mam mało czasu, słuchajcie. Dlatego robi wszystko, byśmy tylko naprawdę nie szli w jego w stronę Bożą. Będzie nam teraz, a teraz co się dzieje, to w ogóle ja zauważyłam wśród chrześcijan, nie wiem czy u was też, ostatni czas był taki, że naprawdę jest po prostu ciężko. I więc jeżeli będziemy bardziej oddalać się, nie będziemy do Boga przychodzić z Słowem Bożym, to będzie jeszcze ciężej. Dlatego bardzo was zachęcam i polecam, byście mogli czytać Słowo Boże. I to chciałam tylko wam powiedzieć, byście wiedzieli, że tego coś się dzieje. Niestety. A teraz do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. I was serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem. Przyjdźcie do Pana Boga. Czytajcie Słowo Boże i módlcie się tylko wyłącznie do Boga, do Jezusa Chrystusa, bo tylko On umarł za nasze grzechy. Nikt inny. Także do usłyszenia. Bye!